Cześć ludzie, dziś rzucimy okiem na nie zabawkę, a pudełko śniadaniowe odwalone w żółwie ninja. I jak widzicie z najnowszej kresówki, którą mam nadzieję oglądacie, ponieważ jest świetna. I tak, jest to normalne pudełko śniadaniowe, tutaj jakaś kartka. Żółwie ninja, tak dalej. Napisane jest, że w środku są cukierki, także gratka dla dużych i małych. Ogólnie rzecz biorąc nie ma za bardzo opakowania w tej folii, także nie ma się co rozwodzić nad tym zarzem, wystarczy zdjąć. I tak, pudełka ma tutaj rączkę. Całe jest oczywiście metalowe, można je poginać. Jak widzicie, żółwie są tutaj tak fajnie właśnie wystają. W całości są nierówni. Tutaj świetnie to jest bardzo w dotyku. Napis również jest wystający. Te pogłębienia w sumie też. Naprawdę fajnie to wygląda. Bardzo ładnie namalowane. Tak, jedna rzecz, która mi się delikatnie nie podoba, to kolor opaski Leonarda. Wiecie, ogólnie wziąłem w sklepie to pudełko do ręki, patrzę i mówię tak, no, Mikey, Don, Ralph, Don i zaraz, wiecie, zaraz. Gdzie się podział Leo? Ale okej, opaska jest taka w miarę niebieska, choć właściwie bardziej, lepiej kolor wychodzi na kamerze niż na żywo tak naprawdę. W każdym razie jest, z tyłu mamy coś takiego. Żółwie ze shredderem, tu jest jeszcze naklejka, coś tam o Holandii napisane, to można zdjąć. Bez większego problemu jak przypuszczam, no ale tak to wygląda. W każdym razie trzeba otworzyć pudełeczko. Otwarcie mam nadzieję, że jest dosyć proste. Janki, ale jajca. Jest tego masa, spodziewałem się jakichś malutkich rzeczy, ale było sporo, jak widzicie tak fajnie wygląda od środka. Do pudełka oczywiście spokojnie zmieszczą się kanapki, jakieś małe jabłko czy tam inne owoce. W każdym razie oprócz tego mamy tutaj jeszcze puzzle. Małe, bardzo małe, tekturowe takie pierdółki, jak można było znaleźć w jajku niespodziance. Nie będę tego nawet otwierał. Nie ma po co, ale mamy jeszcze pianki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pianek. Żółwie niech tutaj leżą. Pianki piankowe. Jakiejś firmy BIP, nie wiem co to. W każdym razie jedną otworzę, spróbuję. O, może być. Dobra, otworzone. Zdecydowanie taka normalna. W dotyku już czuję zapach. Także spróbuję. Typowe pianki, tu macie odcisk mojej szczęki, jakby ktoś chciał. A poproszę. W sumie dobre, nie za słodkie. Fajna rzecz. I tak, jeśli macie dzieciaki lub sami nosicie coś takiego ze sobą do pracy lub do szkoły. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajna zabawka. Znaczy zabawka, wiecie, rzecz do kupienia. To dodaje, naprawdę zwiększa ocenę o kilka razy. Sama taka grafika jest spoko, ogólnie bardzo fajnie dobrana, jak widzicie. Ale to jest naprawdę totalnie w dechę. Pianki, bardzo fajny dodatek. Wszystko ładnie dobrane kolorowo. Świetnie wydrukowane kolory. Żadnego problemu, no oprócz tej opaski Leo, ale to jest, wiecie, kwestia gustu. I co najważniejsze, o ile kojarzę, kosztowało mnie to 16 zł tylko. Do kupienia w Biedronce, między innymi, właściwie tylko tam widziałem. W każdym razie 16 zł Biedronka, coś takiego. Ja polecam. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wam też się podoba. I to właściwie tyle. Zostawiam was, zjem sobie pianki już w osobności. I na razie ludzie.